Sylwestra spędzę w pięknym miejscu, jakim jest zapewne akademik naszej pięknej szkoły. Będzie styl hawajski, czyli palmy, baseny, wszystko. Sylwestra spędzę w gronie znajomych na organizowanej imprezie, a postanowienie noworoczne to takie, że będę po prostu bardziej konsekwentny i wytrwały w swoich celach. Sylwestra spędzę w doborowym towarzystwie, bawiąc się szampańsko. W tym roku razem ze znajomymi planujemy spędzić Sylwestra w wynajętym apartamencie w Świnoujściu. W Świnoujściu z tego względu, że pochodzę ze Świnoujścia. W następnym roku na pewno postanowiłam rzucić palenie, wziąć się za siebie. To my Sylwestra będziemy spędzać w Warszawie. Z naszą paczką, z naszymi ziomkami. Mamy taką grupę, dość sporą grupę osób, z którymi będziemy po prostu grubo melanżować w stolicy. No, mam nadzieję, że impreza będzie fajna, będzie muzyka takich lat 70-tych, 80-tych. Mamy się fajnie przebrać. Postanowienia noworoczne? Nie. Po co? Żyję się chwilą. Postanowienia noworoczne jak zwykle są, a na Sylwestra mam zamiar z moim chłopakiem i przyjaciółką i chłopakiem przyjaciółki pojechać sobie do Berlina i tam sobie spędzić Sylwestra, po prostu taką. Jeżeli natomiast chodzi o postanowienia noworoczne, jeszcze ich nie mam, ale myślę, że przed samym Sylwestrem parę pomysłów wpadnie do głowy. Postanowieniem noworocznym będzie kontynuacja studiów i znalezienie nowej pracy.